Droga młodzieży, za chwilę rozpocznie się druga część uroczystości poświęcona obchodom 78. rocznicy zbrodni katyńskiej. A teraz wszystkich proszę o ciszę. Za chwilę zaśpiewamy polski hymn państwowy. Proszę o przyjęcie pozycji zasadniczej. Każdy wie, jak to zrobić. Tak bardzo ładnie stajemy. Przestajemy rozmawiać. Baczność. O zabranie głosu proszę pana Mariana Sożyńskiego, burmistrza Kałuszyna. Czcigodni księża, droga młodzieży, szanowni zebrani. Zebraliśmy się tutaj, w centralnym miejscu naszego miasta, w parku na placu Kilińskiego, przy Alei Dębów Katyńskich, które nasze społeczeństwo, chciawszy uczcić śmierć pomordowanych w Katyniu, zasadziło 7 lat temu. Są to dęby, które są poświęcone konkretnym osobom, osobom związanym z Kałuszynem i ziemią kałuszyńską. Jeden z dębów rośnie również przy gimnazjum tutaj u nas w Kałuszynie. Droga młodzieży, do was się szczególnie zwracam, dziękując wam za tak liczną obecność. Jestem dumny, że jesteście właśnie wszyscy. Jestem dumny z waszych nauczycieli, dziękując również dyrektorom szkół, że jesteśmy tu razem, dziękując naszemu mieszkańcom naszego miasta, że przybyliście dzisiaj, żeby właśnie w tym miejscu, powiem miejscu symbolicznym, gdzie jest Aleja Dębów Katyńskich, która ma na celu uczczenie pomordowanych w Katyniu. Ona jest uwieńczona pomnikiem bojowników o wolność i niepodległość. Jest to fragment historyczny poświęcony martyrologii naszego narodu, ale połączona jest również z miejscem rekreacji, wypoczynku. Jest to symbol, który mówi: nie zapominajmy o przeszłości, o naszych wydarzeniach tragicznych, ale również i mówi o tym, nie zapominajmy o przyszłości, którą musimy budować, żeby naród był nasz szczęśliwy, rozwijał się, żeby był dumny, żeby był szanowany na świecie, żeby naród nasz był silny siłą nas samych, zjednoczonych, żyjących zgodnie, walczących o te same ideały. A wtedy, moi drodzy Państwo,
droga młodzieży, będziemy szanowani na całym świecie, będziemy mieć możliwość rozwoju naszego kraju, naszego państwa, możemy być dumni wtedy z niego. Tak jak dzisiaj ksiądz Skłucki powiedział nam przy świętej, jaką mękę przeszli pomordowani w Katyniu w wyniku tylko i dlatego, że byli Polakami, że znaleźli się w tych tragicznych wydarzeniach powojennych po rozpoczęciu II wojny światowej, ludzi niewinnych, często niezaangażowanych ani politycznie, ani militarnie, zostali zamordowani w sposób okrutny. I tutaj, droga młodzieży, zwracam się do was. Pamięć o tamtych czasach musi pozostać w waszych umysłach. Pamięć, a jednocześnie chęć, żeby pamiętając o tamtych czasach budować lepszą przyszłość. Budować siłę, potęgę i narodu naszego narodu w zgodzie i jedności i z myślą o tym, że prawdziwy patriotyzm dzisiaj to patriotyzm takich osób i ludzi, którzy żyją zgodnie i którzy pracując dla siebie, pracują dla dobra całego narodu. Dziękuję bardzo. Zapraszam teraz uczennice gimnazjum do przedstawienia biografii żołnierzy Katynia, którzy u nas w Kołszynie, dla których u nas w Kołszynie zostały posadzone dęby pamięci. W ramach projektu Katyń ocalić od zapomnienia w Kołszynie 12 września 2011 roku dokonano upamiętnienia żołnierzy Wojska Polskiego. Ku pamięci życia i bohaterstwa Polaków walczących w obronie ojczyzny we wrześniu 1939 roku, a zamordowanych w Katyniu, Twerze i Charkowie i innych miejscowościach Golgoty Wschodu w roku 1940 w Parku Miejskim w Kołszynie posadzono dęby, które są żywym pomnikiem historii zmagań Polaków o wolność i niepodległość Rzeczypospolitej. Dęby pamięci są wyrazem wdzięczności i symbolem. My możemy przy pomocy rozumu i serca zmienić symbol w coś, co żyje i jest prawdziwe, w coś, co przetrwa lata, a nawet wieczność. Niech te dęby pamięci nam stale o nich przypominają. Major Ręczajski Wacław urodził się 14 sierpnia 1890 roku w Rościcach, powiat Mińsk Mazowiecki, syn Józefa, lekarz. W czasie I wojny światowej służył w I Korpusie Polskim na wschodzie. Po jego demobilizacji należał do Polskiej Organizacji Wojskowej. Od 1918 roku w Wojsku Polskim. Był lekarzem 9 Pułku Artylerii Polowej. Pracował jako internista w Warszawie. Zmobilizowany do Wojska Polskiego po 17 września dostał się do niewoli sowieckiej. Przebywał w obozie w Starobielsku, zamordowany w roku 1940 w Charkowie. Tablicę pamiątkową odsłonił pan Antoni Jan Tarczyński, starosta miński. Major Górczyński Kazimierz urodził się 27 stycznia 1897 roku w Warszawie. Syn Romana i Pauliny Jastrzębiec-Grębniewskich, członek Polskiej Organizacji Wojskowej, uczestnik wojny 1920 roku. Służył w 24 Pułku Piechoty. Od 1927 roku był powiatowym komendantem przysposobienia wojskowego w Łódzku. Od 1937 roku służył w Baonie Korpusu Ochrony Pogranicza Budzław. Zamordowany w Katyniu w kwietniu 1940 roku. Tablicę pamiątkową odsłonił pan Czesław Mroszek, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Aspirant Chrościcki Henryk urodził się 22 grudnia 1903 roku w Chrościcach, syn Józefa i Tekli z Mroczków. Od 1932 roku pełnił służbę w Policji Państwowej. Pełni służbę w Piaskach, Czeladzi i Będzinie. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 roku. Po 17 września dostał się do niewoli sowieckiej. Przebywał w obozie w Ostraszkowie, zamordowany w Twerze w kwietniu 1940 roku. Tablicę pamiątkową odsłoniła pani Ewa Standziak, przewodnicząca Rady Miejskiej w Kałuszynie. Aspirant Dybowski Feliks Czesław
Urodził się 12 lutego 1908 roku w Warszawie. Syn Mateusza i Heleny, funkcjonariusz Policji Państwowej. Pełnił służbę na terenie województwa lwowskiego od 1936 roku warszawskiego. We wrześniu 1939 roku pełnił służbę na posterunku w Kałuszynie. Podczas kampanii wrześniowej 1939 roku po 17 września dostał się do niewoli sowieckiej. Przebywał w obozie w Ostaszkowie, zamordowany w Twerze w 1940 roku. Tablicę pamiątkową odsłonił pan Robert Kokoszka, komendant powiatowy policji w Mińsku Mazowieckim. Porucznik Władysław Karczewski. Urodził się 21 grudnia 1898 roku w Sokalu, województwo lwowskie. Syn Antoniego, legionista, prawnik, urzędnik. W czasie kampanii 1934 roku służył w 24 Pułku Ułanów, związany z Kałuszynem poprzez małżeństwo z córką Stanisława Klimkowskiego. Zamordowany w Katyniu w kwietniu 1940 roku. Tablicę pamiątkową odsłonił pan Szyński, burmistrz Kałuszyna. Aspirant Czmoch Stanisław. Urodził się 1899 roku w Starogrodzie, powiat Mińsk Mazowiecki, syn Józefa i Katarzyny, pełnił służbę w Kałuszynie. Podczas kampanii wrześniowej 1939 roku, po 17 września, dostał się do niewoli sowieckiej. Przebywał w obozie w Ostaszkowie, zamordowany w Twerze w kwietniu 1940 roku. Tablicę pamiątkową odsłonił pan Eugeniusz Kulesza, prezes Gminnego Koła Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych. Dom pamięci znajdujący się przy szkole ku czci Tomasza Władysława Janiszewskiego. Urodził się w 1895 roku w Kałuszynie. Syn Wiktorii i Szymona, żonaty z Marią Figurską. W 1915 roku ukończył seminarium nauczycielskie w Siennicy, a potem został instruktorem i komendantem miejscowym w Kałuszynie. Uczestniczył w rozbrojeniu okupantów w listopadzie w 1918 roku. W kolejnych latach wstąpił do Wojska Polskiego. Początkowo służył w 24 Pułku Piechoty, a następnie w 6 Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego. Uczestniczył w bitwach pod Lwowem i pod Dyneburgiem. W 1926 roku otrzymał opinię dobrze wyszkolonego, energicznego, dbałego, chętnego i zdyscyplinowanego. Był oficerem bardzo dobrym. W 1939 roku, po 17 września, dostał się do niewoli sowieckiej i trafił do obozu w Kozielsku. Janiszewski razem z innymi orędownikami wojska został zamordowany w Lesie Katyńskim. Oznaczony został Krzyżem Polskiej Organizacji Wojskowej i odznaką honorową Orlęta. Dziękuję uczennicom za przedstawienie biografii. Zapraszam teraz dzieci ze szkoły podstawowej i młodzież do złożenia kwiatów przy dębach pamięci. Zapraszam teraz pana burmistrza Mariana Suszyńskiego, panią wiceburmistrz Henrykę Sęktas, pana Janusza Pełkę, przewodniczącego rady, księdza proboszcza, księdza Jerzego Skłódzkiego do zapalenia znicza przy pomniku bojownikom o niepodległość. Thank you.
Thank you.